Witaj serdecznie w podcaście Dotykam. Nazywam się Aneta Chregorowicz-Gorlo i jest mi niezwykle miło przywitać Cię w przestrzeni, którą stworzyłam tu specjalnie z myślą o Tobie. Przestrzeni, gdzie będziemy dotykać życia, dotykać siebie i dotykać tematów, które pozwolą nam być jeszcze piękniej. Miło, że jesteś. Dzień dobry moi kochani. To dzisiaj wyjątkowy odcinek podcastu. Podcastu, w którym nie tylko się słyszymy, ale się również widzimy. Dla tych z Was, którzy prawdopodobnie są tu pierwszy raz, ja nazywam się Aneta Chrygorowicz-Gorlo. Uczę zdrowego podejścia do piękna. Dlaczego zdrowego, to zaraz się o tym wszystkim dowiecie. No właśnie, co z naszą twarzą, co z tym face modelingiem, czy to tylko tak zwany beauty hack, czy to tylko terapia estetyczna? Bardzo często zadajecie pytania w kontekście terapii manualnych, w kontekście masażu, w kontekście pracy ze skórą, pracy z terapiami estetycznymi. Czy da się wyglądać dobrze i czuć się źle w środku? Co na to nasze emocje? Co na to przestrzenie, które chociażby mówią o naszym zdrowiu wewnętrznym, zdrowiu psychoemocjonalnym, zdrowiu fizycznym? Także w dzisiejszym podcaście będziemy o tym wszystkim mówić. Bardzo często dostaję też od Was takie pytania w nawiązaniu do tego, że jestem kosmetologiem i to był mój taki pierwszy nurt, pierwsza pasja, pierwszy zawód. Oczywiście później poszłam w ślad dietetyki, terapii czaszkowo-krzyżowej, medycyny chińskiej, naturoterapii. Natomiast ta kosmetologia przyświecała mi na początku drogi w świecie odkrywania urody, zdrowia. I Wasze pytania na takim piedestale, w okienkach instagramowych bardzo często dotyczą tego, że bardzo mało w kontekście kosmetologicznym mówię o samej skórze. Dlatego, że moi drodzy, sama skóra jest dla mnie, mogę tak to ująć, wisienką na torcie w całej układance naszego ciała. I w związku z tym, że w momencie, kiedy mamy do czynienia ze zdrowymi narządami wewnętrznymi, mamy z poprawną pracę naszego żołądka, naszych jelit, naszych właśnie tych tutaj całej orkiestry organów wewnętrznych, to dopiero możemy mówić o zdrowiu tkanek, po pierwsze kostnych, czyli tutaj przywitam Was z moim kostkiem, który będzie stanowił pole edukacyjne dla nas dzisiaj. Po pierwsze, układ kostny, niezwykle bardzo ważny aspekt jako budulec naszego zdrowia oraz urody naszego ciała, nie tylko w kontekście twarzy, ale właśnie również całego ciała i w kontekście skóry. A dlaczego? Z uwagi na to, że nasze kości są naszym fundamentem, naszą bazą, naszą gliną do tego, aby tkanki w postaci mięśni, w postaci powięzi, w postaci naczyń krwionośnych, naczyń również limfatycznych, naszego układu nerwowego, aby one mogły prawidłowo funkcjonować, to układ kostno-mięśniowy potrzebuje być w swoistego rodzaju harmonii. Co to jest ta harmonia? Możecie wyobrazić sobie sytuację, w której jesteście odprężeni, zrelaksowani, wasze żołądki, wasze jelita pracują prawidłowo, czyli odczuwacie taki spokój, można powiedzieć to głos z brzucha, że wszystko jest w porządku. Wówczas możemy mówić o prawidłowym krążeniu, o prawidłowej pracy właśnie układu kostno-mięśniowego. W innej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim zablokowaniem, zaciśnięciem naszych chociażby mięśni, a tutaj w konsekwencji mówimy też o stresie, bo tak naprawdę wysoki poziom adrenaliny, wysoki poziom kortyzolu w naszym ciele stanowi dla naszych mięśni, powiedziałabym, taki haczyk, który powoduje, że nasze mięśnie się skracają, nasze powięzi się sklejają i teraz możemy taką reakcję łańcuchową zaobserwować w momencie, kiedy ten przykurcz mięśniowy nie tylko w tkankach ciała, ale również w tkankach twarzy występuje, to zwróćcie uwagę, ja zawsze też podkreślam na przykładzie chociażby mięśni skroniowych czy mięśni żwacza, mięśni
stawu skroniowo-żuchwowego, bo tutaj najbardziej ten kortyzol, szczególnie właśnie w okresie tym stresowym, lubi się kumulować. W momencie, kiedy mamy zacisk mięśniowy, kiedy te mięśnie się przykurczą, stanowi to swoistego rodzaju blokadę, zatrzymanie krążenia. Zatrzymanie krążenia krwi to jedno, ale zatrzymanie krążenia limfy jest to druga sytuacja, niezwykle ważna, z uwagi na to, że nasza limfa jest naszym, powiedziałabym, wewnętrznym lekarzem. I w momencie, kiedy zgłaszacie się bardzo często z obrzękami twarzy, z napięciami twarzy i jakiekolwiek zabiegi, cudowne kremy nie działają, to należało właśnie by się zwrócić nie tyle co do pielęgnacji skóry, nie tyle co do zabiegów, które działają powierzchownie, a zwrócić się szczególnie do tego obszaru, w którym czujemy napięciowe bóle. Bóle przewlekłe, chroniczne i kiedy mamy kontakt z naszym ciałem, kiedy serwisujemy nasze twarze, nasze ciała na co dzień, to jesteśmy w stanie właśnie w tym dominie mięśniowym, w tym dominie mięśniowo-powięziowym tak naprawdę zaobserwować, co się dzieje z naszym ciałem, co się dzieje z naszymi tkankami twarzy. I myślę, że bardzo często intuicyjnie gdzieś nasze dłonie wędrują, prawda? Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że kiedy odczuwamy taki napięciowy, chroniczny stres też psychoemocjonalny, kiedy mamy mnóstwo obowiązków, to nasze dłonie automatycznie lądują chociażby tutaj na nasze skronie. Nasze mięśnie skroniowe, jedne z większych mięśni, intensywniej pracujących mięśni w naszej twarzoczaszce. I można powiedzieć, że dochodzi do takiego autoterapeutyzowania swoich tkanek, co też nasze ciało nam podpowiada, gdzie te dłonie mają pójść. Takim kolejnym elementem, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jest sytuacja, w której też kładziemy naszą dłoń na czoło w sytuacji, kiedy na przykład nie wiemy, co mamy zrobić z naszą, powiedzmy, trudną sytuacją życiową. Także nasze ciało bardzo mądrze nam podpowiada, bardzo nas tutaj ściśle prowadzi i komunikuje. Tylko uwaga, dobrze by było być czułym na te głosy i dobrze by było też mieć kontakt z tym ciałem, wiedzieć, co ono lubi, w jakich sytuacjach się odpręża, z kim lubi przebywać, jakie rozmowy kocha prowadzić, bo w moim przekonaniu i takiej obserwacji to ten styl życia, ta higiena życia na co dzień stanowi bardzo, bardzo nieodłączny element, nie tylko dobrego samopoczucia, ale również tej estetyki, która tak naprawdę nie ma PESEL-u, nie ma wieku i jest, można powiedzieć, nieprzemijalna. Takie szumne hasło, twarz jest lustrem duszy. Co ono tak naprawdę oznacza i co oznacza w konsekwencji, jeśli chodzi o nasze emocje, o to, co w naszym środku drzemie, w naszym środku, czyli nasze samopoczucie. I jak to może manifestować się na twarzy? Wiecie już doskonale i bardzo często o tym mówię, że nasze ciało, nasza twarz jest takim papierkiem lakmusowym, który tak naprawdę odzwierciedla to, co dzieje się w środku naszego organizmu. Nie da się tego oszukać, choćbyśmy bardzo, bardzo tego sobie życzyli. I mam takie poczucie, że na naszej twarzy wszelkiego rodzaju deformacje, stany zapalne skóry, jest to właśnie wynik tego i taki komunikat naszego ciała, takie pisanie pamiętnika naszego ciała, ale też twarzy o tym, jak wygląda nasze życie i nie tylko to życie z teraz, to życie dorosłe, ale przede wszystkim te nasze wspomnienia i przeżycia z dzieciństwa i bardzo często doświadczam takich uwolnień emocjonalnych, obserwacji uwolnień emocjonalnych dorosłych osób i tutaj mówię zarówno o kobietach, jak i mężczyznach, w momencie, kiedy dochodzi do terapii manualnej, w której subtelnie zdejmujemy warstwa po warstwie, obieramy jak cebulkę, każdą strukturę, docierając, że tak powiem, do najgłębszych tkanek, od powięzi, mięśni, kości, bo właśnie tutaj dopytujecie chociażby o napięcia w stawie skroniowo-żuchwowym, bolesność, obrzęki twarzy. I dlaczego od tego zaczynam? Z uwagi na to, że
momencie, kiedy mamy stłumione emocje, kiedy w naszym ciele dochodzi do tak naprawdę zakrywania tego, co w środku nas drzemie, to można powiedzieć, że nasze ciało się buntuje. Nasze ciało będzie chciało pokazać, że właśnie tutaj pod tym naszym płótnem pod tytułem skóra dzieje się coś, co chce zwrócić na siebie swoją szczególną uwagę. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zacznę od pytań, które najczęściej docierają tutaj do nas, do mnie również na social mediach. I w pierwszym okienku, jakie się w ogóle pojawiło, kiedy napisałam Wam, że będziemy nagrywać podcast z wideo. Czy terapia manualna może boleć? Co dzieje się w terapii manualnej takiego, że tkanki mogą być w tak zwanej strefie wybolewania? Co to oznacza? Bardzo często, kiedy dochodzi do spotkania z terapeutą, który potrafi uszyć na miarę zabieg, terapię, która odpowiada naszym własnym, osobistym potrzebom, taka terapia sięga przyczyny. Nie pracujemy tylko z objawem, co to oznacza. Nie interesuje nas lokalny problem w postaci deformacji estetycznych, chociażby obrzęki pod oczami, czy nawet obrzęki w linii podbródkowej. Chociaż wiadomo, że wszyscy chcemy gdzieś tam wziąć ten aspekt estetyczny pod uwagę. Natomiast dlaczego pewnego rodzaju dyskomfort w terapii manualnej może być odczuwalny? Pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy mamy tkanki zestresowane, kiedy mamy tkanki zwłóknione, kiedy nasze powięzi i mięśnie są w przykurczu, a naczynia krwionośne nie doprowadzają krwi do danego obszaru twarzy czy ciała, to po głębokiej stymulacji i odnalezieniu tych punktów może dochodzić do tak zwanego kryzysu ozdrowieńczego. Co to oznacza? W momencie, kiedy w miejscu, w którym nie było tlenu, nie było krwi, nie było składników odżywczych, nagle mięśnie dostaną te wszystkie dobroci, również zostanie odprowadzony zastój limfatyczny, może dochodzić do tak zwanego odczuwania dyskomfortu i nazywamy to kryzysem ozdrowieńczym, w którym ewidentnie organizm wchodzi w tryb naprawczy. Także tak, może się tak wydarzyć. Nie jest to oczywiście sytuacja, która zdarza się za każdym razem. Bardzo ważny jest stan wyjściowy tkanki. To, co to oznacza? W zależności od tego, w jakim etapie trafiamy do gabinetu, na jakim etapie naszego życia, jak bardzo te tkanki są napięciowe, jak bardzo te tkanki potrzebują rehabilitacji, to też tutaj w zależności od tej kondycji będzie ten stan dyskomfortu nam się manifestował. I w moim odczuciu to pierwsze zabiegi, 3-4 sesje terapii manualnej, w zależności też od odstępu, one mogą być, powiedziałabym, trudniejsze. Natomiast czy bolesne? Raczej szłabym w kierunku tego, ile bólu jesteśmy w stanie uwolnić, a nie ile bólu jesteśmy w stanie znieść. Myślę, że nasze życie w tej nowoczesnej, współczesnej cywilizacji daje nam nieźle popalić, więc niech ta terapia manualna będzie takim brylowaniem pomiędzy przyjemnością a delikatnym, odpuszczającym dyskomfortem, takim dającym znać, że jednak odnaleźliśmy ten punkt na ciele, który gdzieś tam stanowił jakąś blokadę. Idąc dalej, kolejne pytanie, bardzo ważne i bardzo często powielane. Tutaj mamy leczenie ortodontyczne i obserwacja pogłębienia bruzd nosowo-wargowych, szczególnie u kobiet. I pytanie brzmiało, jak pracować z tymi deformacjami i czy da się zniwelować w ogóle ten efekt właśnie napięciowy tutaj w obrębie tkanek twarzo czaszki. Wyobraźmy sobie, że nasze kości czaszki, które łączą się za pomocą szwów kostnych, one w młodym wieku, kiedy jesteśmy jeszcze witalni, powiedzmy, prowadzimy odpowiedni styl życia, one są elastyczne. Szwy kostne, kiedy organizm jest w homeostazie, kiedy mamy szeroko pojęte zdrowie w naszym ciele, nasze szwy kostne również, można powiedzieć, za pomocą mikrostawów, one delikatnie oddychają, one zachowują swoją elastyczność. W momencie, kiedy dochodzi do chociażby wad zgryzu, nieprawidłowej postawy ciała, jeśli mówimy nawet o
takich dysfunkcjach w stawie skroniowo-żuchwowym, jeśli mówimy o zrotowanej miednicy, jeśli mówimy chociażby właśnie też o leczeniu ortodontycznym, które to, powiedzmy sobie jasno, nakłada pewne siły, pewne zmiany poprzez właśnie ucisk na kości szczękowej, czy też kości żuchwy, pracy z naszymi zębami, rzeczywiście może dochodzić do przepięć mięśniowych i w tym punkcie chciałabym się zatrzymać. Co jest bardzo ważne? Przede wszystkim odnalezienie odpowiedniego terapeuty, stomatologa, ortodonty, terapeuty, fizjoterapeuty, terapeuty manualnego, który będzie prowadził to leczenie ortodontyczne z pewnym protokołem, biorącym pod uwagę właśnie wszystkie te aspekty. Aspekty dotyczące pracy nie tylko z twarzo-czaszką, ale przede wszystkim też naszym całym ciałem. Bruzdy nosowo-wargowe i pogłębiające się linie właśnie tutaj wzdłuż centralnej części twarzy. Powiedziałabym, że to jest taki problem większości osób, które noszą aparaty ortodontyczne, szczególnie kobiet. I tutaj należałoby pracować z kością szczękową przede wszystkim, czyli też takim rodzajem aktywacji, ale również stymulacji łuku jarzmowego. Może nie będę tutaj wchodzić już też w szczegóły, natomiast jeśli traficie do dobrego gabinetu, nawet w kontekście terapii face modelingowej, to myślę, że fizjoterapeuta, kosmetolog, terapeuta manualny tutaj będzie mógł Wam udzielić takich wskazówek. Jeśli mówimy o bruździe nosowo-wargowej, to przede wszystkim praca w obrębie, podkreślę jeszcze raz, tkanek kości szczękowej, całej linii oczodołu, ale nawet tutaj obrębie naszego nosa. Jest to praca nie tylko profesjonalna, ale przede wszystkim też w modelu takiej autoterapii prowadzonej w domu. Kolejne bardzo ważne pytanie, też powtarzające się co jakiś czas. Czy mogę czuć się nieco gorzej po terapii manualnej? Po ostatnim face modelingu miałam poczucie dużego obrzęku, jak również gorszego właśnie samopoczucia. Jak to wyjaśnić? Otóż, moi drodzy, w sytuacji, kiedy sięgamy najgłębszych napięć, w sytuacji, kiedy odszukujemy tej homeostazy w naszym organizmie, jesteśmy w trakcie poszukiwania właśnie tych blokad mięśniowo-powięziowych i ja to bym powiedziała, że z tej naszej autostrady limfatycznej, z tej naszej autostrady krwionośnej zdejmujemy te wszystkie blokady, to w pierwszym momencie może to być taki szok ozdrowieńczy dla naszego organizmu, w którym nasze ciało będzie prowokowało do najgłębszych procesów oczyszczania. Co to oznacza? Że kiedy będą wydzielały się toksyny, usuwane blokady, kiedy w naszym ciele będzie poszukiwane zdrowie, to faktycznie przez kilka godzin, nawet dni, może dochodzić do pogorszenia samopoczucia. Może również objawiać się to bolesnością, bardzo często takimi bólami podobnymi do ćmiącego bólu głowy, do migrenowych bóli. Może też się pojawić sytuacja, w której rzeczywiście nawet dojdzie do gorączki, dlatego że nasz organizm będzie w tym momencie walczył z toksynami, które z naszego ciała mają teraz być po prostu ewakuowane. Co należy w tym momencie zrobić? Należy zadbać o siebie jak najczulej, odpowiednia ilość wody, ciepłej wody, przede wszystkim jakościowego snu. Powiedzmy też sobie szczerze, że nasze organizmy najlepiej, najcudowniej regenerują się w momencie właśnie naszego snu i takie najcudowniejsze godziny, w których warto byłoby już położyć naszą głowę na poduszce. Jest to godzina 21. 4-5 rano, kiedy nasz organizm wchodzi najwyższy proces regeneracji. Medycyna chińska, Ajurweda w ogóle mówi o tym, że te pierwsze godziny przed północą, te godziny od godziny 20-21 są do regeneracji psychoemocjonalnej. Natomiast później po godzinie właśnie 12 po północy regenerują się nasze narządy wewnętrzne. Więc warto jak najbardziej o to zadbać, aby po takiej terapii móc cieszyć się najlepszymi rezultatami. No właśnie, jeśli mowa o wspieraniu terapeutycznym, to przede wszystkim
Powiedziałabym tutaj też o tym, w momencie, kiedy pytacie o to, co może wspierać taką terapię manualną. Tą terapię manualną w gabinecie, ale też model terapeutyczny, autoterapeutyczny w domu, to na pierwszym miejscu już powiedziałam, że jest to sen. I powiedziałabym też, że jest to najcudowniejszy, najlepszy kosmetyk naszego życia. I zdecydowanie przyznacie mi prawdopodobnie rację, że w momencie, kiedy jesteśmy wyspani, kiedy nasza psychoemocjonalność jest, że tak powiem, zregenerowana, kiedy mamy jasny umysł, to nasze tkanki, nasze ciało, nasza skóra również wygląda korzystnie, niezależnie od PESEL-u. I nie mówię tutaj o super gładkiej skórze i nie mówię tutaj o jakimś szczególnym wyglądzie korzystnym, zewnętrznym, takim, który możemy sobie tutaj określić jako model instagramowy nieskazitelnej właśnie skórze czy wymodelowanej żuchwie, ale mówię o tym, że wstajemy rano i czujemy, że zafundowaliśmy sobie tutaj najlepszy kosmetyk, że czujemy się w swojej najlepszej jakości i takiej sprawczości tej fizycznej i psychoemocjonalnej. Nazwałabym to takim wielkim dobrostanem, czyli sen na pierwszym miejscu. Druga rzecz, która bardzo wspiera nasze tkanki w regeneracji, to jest higiena stylu życia i nasza dieta, nie tylko to dieta spożywcza, ale też dieta informacyjna, czyli mówię tutaj o przebodźcowaniu, o tym, że nadmiar bodźców, nadmiar informacji, która niestety w naszym współczesnym świecie nas zaczyna przytłaczać, powoduje, że nasz mózg zamiast kierować energię regeneracji, energię takiego najwyższego działania na nasze narządy wewnętrzne, na nasze jelita, żołądek, śledzione, trzustkę, wątrobę, rzeczywiście w momencie, kiedy jesteśmy w takim kortyzolowym stanie, będzie kierował naszą uwagę na przetrwanie. Co to oznacza? W momencie wysokiego stresu nasz organizm jest w tak zwanym trybie walki albo ucieczki. Zatem to, co będzie bardzo ważne, to przy takich terapiach manualnych, aby one były efektywne, zadbałabym o to, żeby właśnie również tą dietę informacyjną zastosować. Szukaj przyjemności, szukaj lekkości, szukaj tego, w czym twoje ciało jest zrelaksowane, szukaj swobodnego oddechu, pracującej przepony, takiego działania, w którym będziemy mogli zauważyć, że nasze ciało się po prostu rozluźnia. Trzeci aspekt to aspekt dietetyczny, spożywczy. No i cóż, i tutaj na pierwszym miejscu będzie nasz cudowny cukier, ale również alkohol, który też jest cukrem i też powoduje glikację naszych tkanek, powoduje glikację kolagenu, czyli usztywnia włókna kolagenowe i prowokuje chociażby nasze naczynia krwionośne do zwłóknienia. Dzięki czemu, a w zasadzie przez co, nie są one elastyczne, nie są one gibkie, zaczynają robić się kruche, nie ma prawidłowego przepływu krwi. Mało tego, stają się one też naczyniami kruchymi, które w konsekwencji mogą gdzieś tam niestety pękać na naszej twarzy, nie doprowadzając również tlenu i składników odżywczych do naszej skóry. Zatem bardzo ważne będzie tutaj eliminowanie. Ja nie mówię o tym, żeby może pozbyć się cukru w ogóle, ale mówię o tym, żeby szukać po prostu zamienników. Co do alkoholu, z całego serca polecam, żeby to raczej był okazjonalny, celebracyjny jakiś aspekt naszego życia. I z tego, co mogę zaobserwować wśród naszych pacjentek, wśród kobiet, które, czy też mężczyzn, które korzystają z terapii manualnej, które gdzieś w tym swoim trybie życia zamieniły alkohol chociażby na popijanie ziół, na parów, kombuczy, zakwasu z buraków, to rzeczywiście ta terapia manualna niesie za sobą spektakularniejsze rezultaty i te efekty są po prostu natychmiastowe, wręcz, ponieważ, moi drodzy, w momencie, kiedy mamy napięte tkanki, napięte mięśnie naszej twarzy, napięty układ kostno-mięśniowy, do tego stłumione emocje, brak takiej umiejętności zarządzania tymi emocjami, no,
Dodatkowo dodamy tutaj jeszcze aspekt spożywanych właśnie produktów cukrowych czy też alkoholowych, to mówimy o długotrwałym takim stresie napięciowym i psychoemocjonalnym, ale też fizycznym, co będzie objawiało się chociażby długotrwałymi obrzękami. Nie tylko twarzy, ale również naszego ciała. Kolejne wspaniałe pytanie, które powtarza się co jakiś czas, to łączenie terapii. Czy mogę korzystać z face modelingu, terapii manualnych, masażu przy stosowaniu botoksu? Co na to lekarze? Mój lekarz niekoniecznie poleca. No właśnie, powiem Wam, że się świat bardzo zmienia i w kontekście łączenia terapii manualnych z medycyną estetyczną, a nawet chirurgią plastyczną dochodzi do wspaniałej współpracy. Mnie coraz przyjemniej się to obserwuje z uwagi na to, że coraz mniej widzę tych twarzy przerysowanych, coraz mniej widzę nadmiaru wypełniaczy, co mnie bardzo cieszy. Raczej medycyna estetyczna, z tego co obserwuję, idzie w kierunku slow agingu i takiego regeneracyjnego podejścia i chciałabym, żeby to się jeszcze bardziej rozszerzało. W kontekście toksyny botulinowej bardzo ważny jest odstęp. Co to oznacza? Jeśli już korzystasz z toksyny botulinowej, chociażby podanej w obszar mięśnia czołowego czy mięśni okrężnych oczu, to powiedzmy sobie, że toksyna botulinowa wyłącza i paraliżuje właśnie mięsień w obszarze chociażby czołowym, czy też tutaj obszarze skroniowo-jarzmowym. I w momencie, kiedy ta toksyna botulinowa zostanie zaaplikowana, potrzebujemy 10-14 dni do tego, żeby ten proces, że tak powiem, dokonał się i ten zamiar toksyny botulinowej, czyli wyłączenia przewodnictwa neuronalnego, został spełniony, bo takie ma zadanie toksyna botulinowa. Natomiast później jak najbardziej możecie korzystać z masażu, możecie korzystać z face modelingu, z terapii manualnych, a nawet powiedziałabym, że byłoby to bardzo, bardzo wskazane, ponieważ w momencie, kiedy wyłączymy nasze mięśnie z pracy i powiedzmy, że nasz mięsień właśnie czołowy idzie na urlop, tak to nazwijmy, nie jest w swojej pracy pompującej, co to będzie oznaczało? Oznaczało będzie to, że nasza kość czołowa i tkanki okoliczne nie będą miały dostarczanej krwi i odpompowanej limfy. Zatem każdy masaż, każda terapia manualna czy też automasaż wykonany w domu, powiedziałabym, że będzie taką rehabilitacją tkanek i uzdrawianiem tych tkanek, dożywianiem. Jak najbardziej możecie korzystać, możecie też te terapie łączyć, niemniej jednak bardzo ważny będzie tutaj odstęp czasowy. I dodam jeszcze, że coraz więcej lekarzy, coraz więcej psychodermatologów, dermatologów łączy terapie manualne, łączy terapię również z toksyną botulinową. Ja jestem fanką jednak tego, żeby najpierw te tkanki przygotować, żeby one były żywe, żeby były dożywione, dotlenione, żeby nasz układ limfatyczny prawidłowo funkcjonował i wtedy rzeczywiście jakikolwiek zabieg z zakresu medycyny estetycznej ma sens. W momencie, kiedy mamy bardzo napięciowe tkanki i chcemy zastosować chociażby wypełniacze, o które też bardzo często pytacie. Nie jestem fanką wypełniaczy. Jeszcze powiem może troszkę kontrowersyjnie, że na pewno wypełniacze są dla mnie sytuacją najbardziej prowokującą tutaj w tej twarzy obrzęki. Bardzo często też mylicie działanie toksyny botulinowej z działaniem wypełniaczy. O tyle, o ile botoks i toksyna botulinowa przestają działać po kilku miesiącach i mięśnie wracają do swojej, że tak powiem, rutyny pompowania, przykurczania i mimika wraca do siebie, o tyle produkty wypełniające, kwas hialuronowy, który został podany, zaimplementowany w naszą twarz, chociażby w obszarze policzków czy bruzd nosowo-wargowych, on w momencie, kiedy nasze mięśnie zaczynają się przykurczać, zostaje w pewnym momencie poprzez tą walkę mięśniową gdzieś spychany. I co obserwuję?
Na pewno obserwuję takie twarze, które gdzieś tego produktu mają za dużo, jest przedozowany ten produkt, twarz staje się bardzo przerysowana, nawet powiedziałabym bardzo często karykaturalna i niestety w momencie, kiedy mamy ten zastój chłonki, zastój tutaj nawet krwi i nieodpowiednią pracę układu mięśniowego, mamy do czynienia z dużą obrzękowością. Dlatego w momencie, kiedy wybieracie się na taką wolumetrię, czy też korzystacie z wypełniaczy, należy sprawdzić, jaka jest aktualna kondycja stanu waszej twarzy. Czy macie te mięśnie zrelaksowane, czy rzeczywiście ten wypełniacz w ogóle jest potrzebny, bo okazuje się, że w momencie, kiedy zrelaksujemy mięśnie twarzy, kiedy popracujemy na głębokich tkankach właśnie mięśni, powięzi, kiedy popracujemy na naszej postawie, a szczególnie na układzie kostnym, to tak naprawdę przywracamy ten pierwotny, wspaniałe rysy naszej twarzy. Także tutaj też to jest taki duży znak zapytania. No i któraś z was zadała też to pytanie, czy wybrałabym z tego wszystkiego, wybrałabym botoks, kwas hialuronowy, nici czy lasery? Szczerze odpowiadając na to pytanie, o ile nie jestem w ogóle totalnie przeciwna medycynie estetycznej, to z pewnością bardzo omijałabym szerokim łukiem implementowanie w twarz czegoś, czego nie możemy się później już pozbyć i jest to działanie nieodwracalne. Będą to nici haczykowe, będą to na pewno wypełniacze, na które zwróciłabym szczególną uwagę. Na pewno też w stosunku do skór cienkich, skór wrażliwych, do tkanek bardzo obrzękowych uważałabym również na laseroterapię. Nie zawsze są one wskazane i jedna z was napisała tutaj wiadomości w okienku, że kilka lat temu za moim głosem zrezygnowałam z podania wypełniaczy i lasera frakcyjnego. Dzisiaj, Aneta, bardzo Tobie dziękuję. Dzisiaj już jestem bardzo bardziej świadoma i nigdy w życiu bym sobie tego nie zrobiła. Co to oznacza? Ja nie jestem też fanką negowania zabiegów estetycznych, ponieważ rzeczywiście, jeśli mamy do czynienia z dobrym lekarzem, lekarzem żywo zainteresowanym Waszą kondycją psychoemocjonalną, Waszą aktualną formą, to rzeczywiście ta medycyna regeneracyjna może też dobrze działać, a w połączeniu z terapią manualną rzeczywiście też może przynieść doskonałe rezultaty. Natomiast korzystanie z wszelkiego rodzaju zabiegów tylko dlatego, że koleżanka poszła, czy też tylko dlatego, że widzicie jakąś super promocję i oddajecie swoją twarz, oddajecie swoje zdrowie, a tak naprawdę swoje życie w ręce kogoś, kto, powiedziałabym, stosuje te wszystkie narzędzia, techniki sztampowo, schematycznie. No, w ostatnim czasie też pojawia się wiele sytuacji, w której trafiacie też do gabinetu i no właśnie, przy jednej wizycie takiej mówicie o założonych, zaimplementowanych niciach, w jednym czasie kwas hialuronowy, wolumetria, później odszukujemy w tej twarzy harmonii. Jest to nieodwracalne bardzo często, bo nasze ciało przy tak dużej ingerencji, przy tak dużym zablokowaniu też tego ruchu mięśniowo-powięziowego, przy braku tej harmonii w układzie limfatycznym, no rzeczywiście będzie manifestowało się dużymi obrzękami i to bardzo często też zgłaszacie. Także roztropność, rozważność i taka sytuacja, w której możecie wybrać dla siebie po prostu najlepiej. Nawiązując jeszcze do sytuacji, w której niekoniecznie polecam jakiekolwiek stosować zabiegi kosmetologiczne czy też z zakresu medycyny estetycznej, nawiązując do wypełniaczy, nawiązując do nici implementowanych w nasze tkanki. Dlaczego? Dlaczego nie do końca jestem tutaj fanką w momencie, kiedy mamy napięcia mięśniowo-powięziowe w naszej twarzy, kiedy nasze tkanki
są zablokowane w przepływie limfy. A powiedzmy sobie, czym jest limfa? Limfa jest chłonką. Limfa jest naszym płynem, który zbiera przemiany materii, zbiera nasze metabolity, zbiera nasze toksyny, które żeśmy, że tak powiem, wyprodukowali. I w momencie, kiedy mamy zablokowany układ limfatyczny, kiedy nie mamy przepływowości i powiedzmy sobie uczciwie, że mamy obrzękowość twarzy, mamy limfostazę, to wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy poddać się jakiemuś zabiegowi, chociażby z zakresu mezoterapii. Czy to będzie laseroterapia, czy to będzie właśnie wypełnianie kwasem hialuronowym obszaru policzkowego, czy też obszaru bruzdy nosowo-wargowej. I powiedzmy sobie jasno i szczerze, że nasza skóra prawdopodobnie może być w stanie zapalnym, bo kiedy nie mamy odprowadzonej limfy, kiedy nasze kolektory limfatyczne są przyblokowane, to ta limfa stoi po prostu w naszej twarzy jak swoistego rodzaju jezioro. I zobacz, przygotowałam takie doświadczenie, jak wygląda twoja twarz i twoje tkanki w obrębie twarzy, kiedy właśnie jest zastój limfatyczny. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja naleję sobie wodę tutaj do woreczka, żebyście mogli to zobaczyć. Myślę, że tyle wystarczy. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że mamy w naszym ciele, w naszej twarzy zastój limfatyczny. I ten obrzęk występuje w obszarze podbródkowym, w obszarze okolicy oka, w dowiego garbu, a raczej w naszym nowoczesnym świecie smartfonowego garbu. W momencie, kiedy mamy zastój limfatyczny i będziemy chcieli zastosować na to jakąkolwiek terapię rewitalizującą naszą skórę, powiedzmy sobie, że będzie to jakaś bardzo bogata mezoterapia. Właśnie wypełnianie kwasem hialuronowym, czy też implementowanie nici. Co się zadzieje z naszymi tkankami? Otóż, moi drodzy, sytuacja będzie niestety bardzo niekorzystna, ponieważ nie dość, że mamy zastój limfatyczny, czyli zastój chłonki, to dodatkowo będziemy jeszcze wprowadzać dodatkowy stan zapalny w naszym organizmie, prowokując naszą skórę do regeneracji. I uwaga, ona jest w sytuacji, w której nie radzi sobie właśnie z odprowadzeniem chłonki, nie radzi sobie z tą detoksyfikacją i my jeszcze dodatkowo będziemy ją stymulować tutaj koktajlem odżywczym. Czy ma to sens? Nie do końca. Trochę jakbyśmy chciały odżywiać jakąś super odżywką, jakimś super nawozem nasze bagienko. Tak to bym określiła. Także pierwsze, co warto byłoby zrobić, to przede wszystkim zadbać o odprowadzenie naszej chłonki, pobudzenie układu limfatycznego, a tutaj już doskonały w tym zakresie będzie ruch całego ciała, praca szczególnie z klatką piersiową, z naszą przeponą, ale również ja się od razu wyprostowałam. Taka stymulacja też poprawy naszej sylwetki, czyli wszelkiego rodzaju pilatesowe ćwiczenia, yoga, praca również z naszymi stopami, z naszą miednicą. I tutaj do współpracy może iść również praca z fizjoterapeutą, terapeutą manualnym, ale też psychologiem, bo pamiętajcie, że nasze emocje też stanowią fundament dla naszej postawy. Kiedy tu jesteśmy napięci, przykurczeni, kiedy mamy dużo emocji, które się w nas kumulują, będzie się też kumulowała w nas właśnie chłonka, ponieważ nie ma tego przepływu, nie ma ruchu, a przepływ i ruch to jest zdrowie oraz estetyka. Kolejne pytanie, bardzo często również powtarzające się. Czym różnią się masaże liftingujące kosmetyczne od terapii manualnej? Jeśli mowa o słynnym na całym świecie Kobido, można tutaj powiedzieć, że jest to masaż liftingujący, bardzo przyjemny, relaksujący, również wpływający na poprawę kondycji naszej skóry, czego nie da się ukryć. Natomiast nie będzie to masaż dedykowany dla każdego. Raczej powiedziałabym, że jest to masaż liftingujący
w taki dość schematyczny sposób przeprowadzany. Jeśli mówimy o takim standardowym masażu, japońskim masażu liftingującym Kobido. Natomiast w kolejności idąc dalej, jeśli mówimy o terapii indywidualnej, terapii manualnej twarzy, mówimy o face modelingowym programie, to możemy wziąć pod uwagę to, że każdy zabieg jest inny. Każda terapia będzie zupełnie inaczej dedykowana, ponieważ tutaj bierzemy pod uwagę indywidualne predyspozycje każdej twarzy, indywidualne potrzeby i mogłabym powiedzieć, że terapia ta jest niereplikowalna. Co to oznacza? Że za każdym razem, nawet u tego samego człowieka, kobiety, mężczyzny, zabieg face modelingowy może przebiegać zupełnie inaczej. A mianowicie, powiedzmy sobie, że przy pierwszych sesjach skupiamy się chociażby na napięciach w obszarze klatki piersiowej, szyi, obszarze żuchwy, bardzo często też tutaj te problemy bruksizmowe bierzemy pod uwagę. Natomiast te aspekty tych lokalnych deformacji twarzy, które są naprawdę bardzo, bardzo indywidualne, one są rozpatrywane właśnie indywidualnie przy kolejnych terapiach. I tutaj również kolejne pytanie od Was. Częstotliwość i nasze ukochane gabinetowe pytanie od Was, kiedy pojawi się pierwszy efekt po terapii manualnej twarzy, jak szybko go mogę zaobserwować. I pierwszy punkt, wszystko zależy od stanu wyjściowego naszych tkanek. Czyli jeśli przez 30 lat naszego życia pracujemy na napięcia mięśniowe naszego ciała, naszej twarzy, mamy skumulowane toksyny, nasza limfa gromadzi się w przestrzeniach mięśniowo-powięziowych i nie była ona regularnie pobudzana, nie była ona regularnie oczyszczana, to na pewno musimy wziąć pod lupę tę ewentualność, że jeśli właśnie przychodzimy w takiej kondycji do gabinetu, to prawdopodobnie będzie to dłuższy proces, żeby przywrócić tkankom ich pierwotną harmonię i na pewno nie wydarzy się to natychmiast. Nie jest to czarodziejska różdżka. Masaże, terapie manualne, jest to proces terapeutyczny i potrzebna jest tutaj odpowiednia współpraca pomiędzy Tobą a mną. Co to oznacza? Że choćbym zrobiła najpiękniejszy zabieg terapeutyczny, masaż liftingujący, udzieliła najwspanialszych porad terapeutycznych do terapii domowej i modelu automasażu chociażby, bo tak też działamy profesjonalnie, kiedy chcemy rzeczywiście te tkanki wesprzeć konkretnie, to przede wszystkim ważna jest współpraca. Współpraca i wzięcie odpowiedzialności też na siebie za higienę stylu życia, za medycynę stylu życia, bo te tkanki, które rzeźbimy podczas face modelingu, te tkanki, z którymi pracujemy, one potrzebują mieć dobrą jakość, żeby móc pracować z ciałem, móc pracować z twarzą, potrzebujemy dobrej gliny. Jak ja to mówię, dobra glina, nawilżona glina, z której będzie pięknie modelować, z której pięknie będziemy mogli budować. Co to oznacza? Oznacza to, że takie tkanki, które nawet doznały wspaniałej terapii manualnej, takie tkanki, które wróciły ze wspaniałego, relaksacyjnego masażu, jeśli wrócimy w swoje nawyki, w swoje wzorce destrukcyjne i chociażby tutaj nawiążę do alkoholu, popijamy przed snem cyklicznie lampkę przysłowiowego wina, to nasze tkanki nie rehabilitują się, nie regenerują się poprawnie, co też rzeczywiście może wpływać na ten finalny efekt. I można powiedzieć, że jesteśmy w takim kołowrotku i trudno tutaj poszukiwać jakiegoś spektakularnego rezultatu, także pamiętajcie, że jest to bardzo, bardzo ważny czynnik, żeby też ta właśnie medycyna stylu życia towarzyszyła przy terapiach manualnych, towarzyszyła przy masażach, ale też tutaj nawiążę do zabiegów kosmetologicznych, do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, bo w momencie, kiedy nasze ciało jest w wysokim stanie zapalnym, kiedy nasze tkanki walczą o przetrwanie, nasz żołądek nieprawidłowo funkcjonuje, nie mamy prawidłowo funkcjonującej wątroby, która pełni około 500 funkcji w naszym organizmie, również tych oczyszczających, tych dotleniających, to możemy wtedy
robić cuda na kiju i efektu ewidentnie nie będzie takiego, jakiego byśmy sobie po prostu życzyli. Zatem uwaga, jak wspierać nasze tkanki? Podkreślę to jeszcze raz. Odpowiednie nawodnienie, kilka ciepłych szklanek, chciałam powiedzieć. Szklanka ciepłej wody zaraz po przebudzeniu z solą kłodawską. To jest taki must have, jeśli chodzi o poruszenie jelit o poranku. Tak samo szklanka ciepłej wody na pewno przed snem dobrze zrobi dla naszego żołądka, dla regeneracji naszej wątroby. Oczywiście w ciągu dnia nawodnienie, ale nie będzie to kawa, nie będzie to herbata, nie będzie to wino. Natomiast mogą to być napary ziołowe, może to być czysta woda o tej porze roku. Na pewno postawiłabym na ciepłą wodę, która również będzie tutaj działała otulająco dla naszego żołądka, dla naszych jelit. Rezygnacja z alkoholu może spowodować, że Twoje efekty terapeutyczne, nie tylko te estetyczne, ale szczególnie w tym dobrym samopoczuciu, osiągną spektakularny rezultat, więc tutaj zamieniłabym na pewno wino na zakwas buraczany czy kombucze. Naprawdę to działa, naprawdę można rzeczywiście bardzo głęboko wpłynąć na zmianę tego nawyku i staje się to później czystą przyjemnością. Myślę, że alkohol propagowany jest dość mocno w naszych masowych przekazach, w telewizji, serialach. Teraz, gdzie się nie obejrzymy, to picie alkoholu stało się po prostu modne, stało się takie bardzo naturalne. I nie to, żebym była totalną abstynentką, absolutnie nie. Bardziej mówię o tym, że często kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, że ta lampka wina codziennie popijana w ramach odstresowania się może przyczyniać się do tak zwanego błędnego koła, czyli do jeszcze większego kortyzolu w naszym organizmie, jeszcze bardziej nieprzespanej nocy, jeszcze większych cieni pod oczami i oby tylko tyle. Ja mówię tutaj o tym też, że nasze narządy wewnętrzne przy podawaniu niestety napojów wysokoprocentowych niestety wchodzą w tryb takiego intoksynowania, zatruwania, przy czym biorąc pod uwagę estetykę naszej skóry czy zdrowie naszej skóry, możemy wtedy powiedzieć, że po prostu organizm nie ma siły na regenerację tej ostatniej powierzchni, ostatniego płaszcza, jakim jest właśnie nasza skóra. W ujęciu całego organizmu staje się ona po prostu mało ważna, przy czym zaczyna się szybciej starzeć, bo jeśli organizm nie daje tutaj rady w regeneracji narządów wewnętrznych, to na pewno nie przekaże swojej uwagi naszej skórze. Kolejne pytanie z moich ulubionych z serii Kiedy efekt, pani Aneto? Ile powinnam zrobić zabiegów, aby był efekt? Kiedy nastąpi efekt likwidacji wdowiego garbu, który u mojej koleżanki występował już po 3 sesjach face modelingowych? No właśnie, efekt wdowiego garbu, efekt smartfonowy. Tutaj praca korekcyjna w obrębie naszych kości, w obrębie naszej klatki piersiowej, naszej miednicy. Przede wszystkim efekt będzie bardzo indywidualny i tutaj ta współpraca pomiędzy codziennymi nawykami, ćwiczeniami pilatesowymi, ćwiczeniami z właśnie korekcją postawy, a również tym terapeutycznym podejściem w gabinecie i sesje zabiegowe bardzo indywidualnie dopasowane w zależności od tego, w jakim stanie trafiacie do tego gabinetu, w jakim stanie jesteście, wziąć na siebie też odpowiedzialność do współtworzenia tego rezultatu. I gdybym miała powiedzieć o idealnym modelu terapeutycznym, jeśli chodzi o pracę z twarzą, o face modeling, to na pewno byłyby to odstępy 2-3-tygodniowe w serii kilku zabiegów, oczywiście uzupełnione tym programem, modelem autoterapii w domu, ponieważ to, co robimy na co dzień w domu, powiedziałabym, że jest jeszcze ważniejsze od tego, co robimy w gabinecie i jakim zabiegom się poddajemy. Bo nawet jeśli skorzystasz z takiej sesji raz na rok czy raz na pół roku, będzie oczywiście to wspaniały bodziec, natomiast istota tutaj tkwi w tym, żeby zająć się sobą komplementarnie, holistycznie, również właśnie w zakresie autoterapii.
Dlatego też te efekty przychodzą bardzo różnie, one niejednokrotnie są spektakularne. Na pewno będzie się to różniło u osoby, która pali papierosy, pije alkohol, nigdy w życiu nie dotykała swojej twarzy, nie skanowała swojego ciała, nie umie komunikować się, poszukiwać tych takich sytuacji relaksacyjnych, bym powiedziała. Ten reset naszego ciała, umiejętność zarządzania emocjami, umiejętność oddechowa i redukcja napięcia, bo ustalmy jedną rzecz, stres będzie nam towarzyszył. Prawdopodobnie do końca życia, mniej, bardziej, będzie to jakiegoś rodzaju sinusoida, ale to od nas zależy, w jaki sposób będziemy sobie radzić z tym stresem i jakie narzędzia mamy do tego zaimplementowane do naszego życia. Idąc tym tropem, że nasza limfa jest naszym wewnętrznym lekarzem i sprawnie płynąca limfa oraz krew jest swoistego rodzaju rozprowadzanym życiem w naszych tkankach, to na pierwszym miejscu postawiłabym tutaj po prostu ruch. Ale taki ruch, w który bardzo jest dla Was swobodny, który lubicie, niekoniecznie to będą zajęcia na siłowni. Może to być taniec, może to być nieśpieszny spacer, może to być gra w ping-ponga, jazda na rowerze. Wszystko, co wprowadza w Wasze ciało ruch i pobudza tutaj tkanki w obrębie chociażby klatki piersiowej, bioder, to jest takim sygnałem dla naszej limfy, która tak naprawdę nie ma pompy w postaci serca. Takim sercem dla układu limfatycznego są nasze mięśnie, czyli jeśli wprowadzamy ruch mięśniowo-powięziowy, ruch szkieletowo-mięśniowy, to tak naprawdę powiedziałabym tutaj odważnie, że odmładzamy nasz organizm, na bieżąco go sprzątamy, ponieważ limfa jest tym etapem, jest tym płynem, jest tym elementem również właśnie sprzątającym w naszym organizmie. I teraz uwaga, jeśli miałabym porównać to do sprzątania naszych mieszkań, do sprzątania naszych piwnic, jeśli co jakiś czas regularnie wycieramy kurze, jeśli co jakiś czas regularnie dbamy o nasze porządki, to na bieżąco jesteśmy w stanie serwisować nasze mieszkania. Analogia do naszej twarzy, do naszego ciała. Kiedy robimy to z przyjemnością, jest to działanie profilaktyczne, jest to działanie systematyczne, regularne i nawet tutaj w odniesieniu również do masażu czy terapii manualnej, kiedy nasze ciało regularnie ma zdejmowany nadmiar napięć, nadmiar stresu, jest ono, powiedziałabym, cały czas skanowane, jest ono cały czas prowadzone w kierunku tego balansu, w kierunku tej homeostazy i zdecydowanie ta kondycja tego ciała, tej twarzy, naszych mięśni, ona będzie manifestowała się w również zdrowiu i kondycji naszej skóry. Także tutaj to jest niezwykle, niezwykle ważnym elementem. Jeszcze raz podkreślę, limfa jest naszym wewnętrznym lekarzem. Kolejne bardzo ważne pytanie dotyczące blizn, dotyczące również kondycji twarzy, a chociażby redukcji piersi, powiększania piersi, wszelkich zabiegów chirurgicznych, czy też chociażby cesarskiego cięcia. I oczywiście wielokrotnie już tutaj wspominam, że każde cięcie, każde przecięcie tkanek mięśniowo-powięziowych na naszym ciele jest później znaczący, jeśli chodzi też o kondycję i zdrowie, estetykę naszej twarzy. Dlatego z bliznami należy pracować, należy brać je pod uwagę. Pamiętajmy, że nasza powięź jest jak taka kolagenowa sukienka jedwabna, tak bym to określiła. W momencie, kiedy mamy gdziekolwiek wzrost, zwłóknienie, co rzeczywiście tutaj powodowane jest przez chociażby zabiegi z zakresu właśnie chirurgicznego, to żeby wpłynąć kompletnie, holistycznie, komplementarnie na zdrowie naszej twarzy, należy pracować z bliznami. To się ma również do blizn występujących w obrębie twarzy. Również do blizn potrądzikowych, co rzeczywiście później widać w takiej tkance, która jest bardziej zwłókniała, mniej dotleniona, mniej elastyczna i w terapii manualnej twarzy bierzemy również to pod uwagę, żeby takie tkanki głęboko dożywić i głęboko je zrehabilitować. Kolejne pytanie dotyczy bańki szklanej, dotyczy w ogóle
próżnioterapii, dotyczy w ogóle kapilaroterapii i czy wybroczyny i siniaczki występujące po face modelingu to pozytywny objaw, a może nie? No, myślę, że już tutaj też często to komunikuję, że praca z naszymi naczyniami krwionośnymi i aktywowanie tych naczyń krwionośnych jest procesem długotrwałego stymulowania ich gibkości, plastyczności i faktycznie tam, gdzie mamy zastój żylny, tam, gdzie mamy zastój limfatyczny, tam, gdzie chociażby ja jestem takim bardzo dobrym przykładem na to, że kiedy pracuję w obrębie mojego podbródka, kiedy pracuję z moją klatką piersiową, kiedy moja postawa jest przykurczona, to rzeczywiście w momencie dużych napięć i w momencie dużego zastoju żylnego te wybroczyny powstają. Jest to naturalny objaw, gdzie tkanki prowadzą wysoko i głęboko terapeutyczny proces odnowy. Co to oznacza? Może nie wygląda to bardzo pozytywnie, bo wiadomo, że siniaczki, jakieś wybroczyny kojarzą nam się nieciekawie, natomiast ja zwróciłabym się do medycyny chińskiej i tego, że na pewno pamiętacie, kiedy nasze babcie, a nawet teraz terapeuci medycyny chińskiej stawiają nam bańki na plecach, to ewidentnie tam, gdzie pojawia się wybroczyna, tam, gdzie pojawia się zasinienie, możemy zlokalizować problem. Co to oznacza? Tam, gdzie jest zastój krwi, tam mamy tkanki niedotlenione. Co to oznacza? Że w obrębie twarzy, w momencie, kiedy często pracujemy chociażby w obszarze stawu skroniowo-żuchwowego, i ja również jestem takim przykładem, gdzie postawiona bańka właśnie tutaj w linii mięśni żwacza, ona bardzo często, bardzo, bardzo szybko powoduje wybroczynę, co stanowi już taką informację, że tam właśnie zaistniał zastój żylny. Jak z tym pracować? Najlepiej byłoby wspierać tkanki również od środka w procesie takiej regeneracji. Tutaj świetnie sprawdzi się wyższa dawka witaminy C przede wszystkim. Mogą też być napary ziołowe w postaci lukrecji, w postaci przytuli czepnej, w postaci królowej naszych ziół, czyli pokrzywy, które też będą pięknie uszczelniały naczynia krwionośne. Ja również jestem tutaj wielbicielką homeopatii i postawiłabym też na arnikę montanę, może być w wersji homeopatycznej, ale również żelu do pielęgnacji skóry. Kolejny taki aspekt to kinezjotaping, czyli możecie też w tym obszarze, gdzie mamy taką wybroczynę, gdzie mamy tkanki nabrzmiałe, bardziej limfostazowe, właśnie założyć sobie aplikację drenującą, która jeszcze bardziej zaopiekuje się tutaj limfodrenażem i regeneracją obszaru poddanego kapilaroterapii. Pytanie też często dotyczy skór wrażliwych, skór z pękającymi naczynkami i ja odpowiedziałabym w ten sposób, że jest to na pewno takie podejście indywidualne, natomiast ja pracowałabym jak najbardziej, jedynie zmniejszając tutaj nacisk, natężenie, zdecydowanie delikatniejsza wersja takiej pielęgnacji, takiej skóry, natomiast pamiętajmy, że nasze naczynia krwionośne, one potrzebują naszej elastyczności tkanek, potrzebują naszej stymulacji, potrzebują tak zwanego fitnessu, żeby ta krew mogła płynąć swobodnie i nie jestem fanką takiego bardzo podejścia, które nawet na moich studiach, czy właśnie w całej kosmetologii istniał taki mit, że skórę wrażliwą, skórę naczyniową należy omijać szerokim łukiem, że te skóry nie potrzebują, a nawet nie mogą korzystać z terapii czy masażu, co uważam, moje doświadczenie wieloletnie pokazuje wręcz odwrotną sytuację, kiedy zaczynamy aktywować te naczynia krwionośne, kiedy sukcesywnie krok po kroku wprowadzamy te masaże, terapie manualne, a nawet kapilaroterapię, to rzeczywiście możemy spodziewać się genialnych rezultatów i tutaj już po prostu ciało mówi samo za siebie. Tkanki dotlenione, dożywione, naczynia włosowate, naczynia krwionośne pracujące, gibko, plastyczne, one rzeczywiście stają się coraz bardziej żwawe i współpracujące. Idąc za pytaniem, czy face modeling to tylko taki beauty hack?
Zdecydowanie powiedziałabym, że absolutnie pierwsze skrzypce gra cała homeostaza organizmu. I powiem uczciwie, że często trafiacie do gabinetu z tym takim wabikiem estetycznym, natomiast w momencie, kiedy samopoczucie wraca na swój taki pierwotny, zrównoważony poziom, kiedy zaczynacie lepiej spać, lepiej funkcjonować w swoim środowisku codziennym, w swoim otoczeniu, macie lepsze relacje partnerskie, przyjacielskie, kiedy zaczynacie bardziej lubić siebie, to ten kontakt z ciałem tak naprawdę staje się o wiele ważniejsze niż sama estetyka. I oczywiście są spektakularne rezultaty i bardzo często można je zauważyć gołym okiem. Często mówicie o odmłodzeniu, o powrocie, że tak powiem, do lat młodości, o zauważalnie uwypuklonych policzkach, wydłużonej szyi, powiększonych nawet ust, co oczywiście jest bardzo przyjemne. Natomiast w kontekście terapii manualnej raczej kierowałabym się w te obszary, gdzie możemy mówić, że to zdrowie buduje urodę, że to nie ma PESEL-u, nie ma wieku, że nasza skóra w każdym wieku, nasze tkanki w każdym wieku mogą być po prostu witalne. Nawet odczarowałabym słowo młodość, ponieważ ono kojarzy się tylko z jakimś aspektem typowo PESEL-owym. Dla mnie witalność, dla mnie młodość jest witalnością, dla mnie młodość jest soczystością, młodość jest radością, kiedy jesteśmy zrelaksowani. To rzeczywiście również prowadzimy po prostu radosne, spełnione życie. Pytanie, które bardzo często od Was też otrzymuję, to jest pytanie dotyczące tego, jak to się u mnie zaczęło i skąd pomysł na terapię face modelingową. I powiem Wam, że to jest naprawdę istny chichot losu, ponieważ ja jako nastolatka nie lubiłam bardzo swojej twarzy. Bardzo, bardzo. Nawet powiedziałabym, że tutaj szło to w kierunku takiej istnej dysmorfofobii, wyszukiwaczki, wszelkich niedoskonałości. Nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że totalnie ten obraz był zaburzony. Jeśli wiecie, czym jest dysmorfofobia, to jest ono takim zaburzeniem, w którym rzeczywiście skupiamy się na elementach w naszym wyglądzie fizycznym, które dla świata zewnętrznego może w ogóle nie są zauważalne, jak chociażby pieprzyk na twarzy, właśnie drugi podbródek, wysokie, niskie czoło, kształt nosa. I widzimy to po prostu w takim świetle totalnie, totalnie wyolbrzymionym i można powiedzieć zakrzywionym. Natomiast ja jako nastolatka chorowałam na reumatoidalne zapalenie stawów, przyjmowałam mnóstwo leków, sterydów i moja twarz oczywiście przy tym systemie leczenia bardzo puchła, bardzo brzękła, co powodowało, że jeszcze bardziej tej twarzy nie lubiłam. I oczywiście nie będę ukrywać, że moje nadzieje pokładałam w studiach kosmetologii, co jak już wiecie nie przyniosło jakiegoś większego rezultatu, ponieważ jak wcześniej sięgaliśmy tych tematów, to tak naprawdę to co widzimy na zewnątrz manifestuje się tym, co dzieje się w naszym organizmie. Więc rozpoczęłam podróż od kosmetologii, dietetyki, czyli szłam w kierunku odżywiania i tej wiadomości komunikacji z ciałem, przyczyn stanów zapalnych, przyczyn, które powodują, że się po prostu gorzej ze sobą czujemy, czyli tutaj kontakt jelito-mózg i tego, w jaki sposób właśnie to pożywienie wpływa również na naszą psychoemocjonalność. No i później kierowałam się już do medycyny wschodu, medycyna chińska, terapia czaszkowo-krzyżowa. Pomysł z terapią face modelingową, nie ukrywam, rozpoczął się od autoterapii. Także bardzo często też o tym mówię, że zanim wprowadziłam to w życie, wprowadziłam to w pracę typowo już taką gabinetową, to można powiedzieć, że wszystko zostało przetestowane na własnej skórze, na mnie osobiście i też nie ukrywam, że wiele tych terapii było bardzo intuicyjnych. Bardzo często, kiedy już gdzieś wybierałam się na jakieś szkolenie, szczególnie te zagraniczne szkolenia, gdzieś gdzie pracowaliśmy z
terapeutami, fizjoterapeutami, z osteopatami, czy też właśnie praktykami medycyny chińskiej. Jak opowiadałam o tym, że intuicyjnie wchodzę w pracę z kośćmi, w pracę z uszami, że interesują mnie przestrzenie chociażby nosa, czy grzebaniny tak zwanej w jamie ustnej, no to okazywało się, że moje ciało doskonale podpowiadało, jaki proces tej autoterapii jest dla mnie najlepszy. I chichotem losu jest też to, że kiedy pracowałam ze sobą, zamiast zabiegów pielęgnacyjnych, zabiegów z zakresu chociażby pielęgnacyjnej, właśnie kosmetologicznej, takiej ściśle kosmetycznej, przychodzili do mnie klienci, pacjenci z tymi samymi problemami, chociażby właśnie bruksizmowymi, limfostazowymi, problemami natury tutaj struktur kostno-mięśniowych, powięziowych. I to śmiałam się, że świat mi po prostu podsyła ludzi, z którymi również idę tę samą drogą, szukając jak najlepszych rozwiązań i tych rozwiązań naturalnych, tych rozwiązań, które będą aktywowały ten biologiczny potencjał organizmu do samoodnowy. Także powiedziałabym, że życie mnie samo skierowało na tą ścieżkę. Dzisiaj z pełną radością mogę powiedzieć, że terapia face modelingowa uleczyła samą mnie, ale również idzie w świat z tym całym dobrodziejstwem dalej. Dlatego też mogę z radością polecać moje studentki, polecać terapie manualne, które w ogóle uważam wchodzą na bardzo wysoki poziom. Stają się niezwykle potrzebne w naszym świecie, w tym zagmatwanym, w tym bardzo pędzącym nurcie, jakim jesteśmy, w tym nowoczesnym, takim nowoczesnej gonitwie, gdzie ciało, uważam, nie nadąża za tym naszym, że tak powiem, pędem. Nasze ciało bardzo często potrzebuje resetu i to, co obserwuję u siebie, ale też obserwuję w gabinecie, to face modeling jest dla mnie takim zatrzymaniem. Jest zatrzymaniem, w którym jesteśmy w stanie skontaktować się ze swoim ciałem, w którym, takim stanie, w którym, no właśnie, możemy w ogóle być wrażliwi i czuli na te sygnały, które nam ciało komunikuje, próbuje się z nimi przedostać. I cieszę się bardzo, że po prostu to wszystko coraz bardziej się rozwija, że tak jak były bardzo, bardzo, bardzo gdzieś hucznie promowane, ale też pokazywane te nowoczesne technologie w kosmetologii, medycynie estetycznej. Owszem, one są wspaniałe, one są gdzieś tam uzupełniające, natomiast naszych dłoni, naszego ciepłego, czułego dotyku, tego kontaktu z ciałem i twarzą nic nie zastąpi. Także cieszę się bardzo, że ta świadomość wzrasta, że możemy sięgać swoich biologicznych potencjałów, że możemy sięgać naturalnych narzędzi. Tego również Wam życzę, żeby po prostu potrafić komunikować się ze sobą i ze swoimi potrzebami. Ja uczę się tutaj tego każdego dnia. Podsumowując to spotkanie, powiem Wam w tajemnicy, że tych pytań zostało jeszcze całe mnóstwo, natomiast żeby Was nie zanudzić, żeby przekazać Wam taką małą pigułkę tego naszego spotkania, to przede wszystkim postawiłabym na to, że nasza twarz faktycznie jest lustrem duszy i nie da się tego zamaskować, nie da się tego zamalować. Nasze tkanki, nasze mięśnie, nasza skóra zdecydowanie jest papierkiem lakmusowym, zdecydowanie pokazuje nasz nastrój, zdecydowanie afirmuje się ten nastrój w naszej twarzy. I ostatnio usłyszałam takie zdanie bardzo mądre tutaj od jednej z naszych studentek, że przecież tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy byli przez całe życie totalnie wygładzeni. Nie chodzi o to, żeby zatrzymać proces starzenia. Nie chodzi o to, żeby być wiecznie, wiecznie młodym człowiekiem. Ja mówię o tej takiej młodości promowanej, o tym anti-agingu, ponieważ proces starzenia jest procesem naturalnym, natomiast to, co jest bardzo ważne, żeby czerpać radość z naszego życia, żeby być w takiej soczystości tego życia, to warto
po prostu o siebie dbać na co dzień. Warto skanować swoje ciało. Warto być w kontakcie ze swoim ciałem. Warto wiedzieć, co ono lubi. Warto wiedzieć, co mu serwować, żeby po prostu żyło długo i szczęśliwie. Moi drodzy, moje drogie, zbliżamy się do finału. Nie wiem, ile ten podcast będzie trwał. Cieszę się, że mogłam z wami tutaj być i w tej wersji głosowej, ale też tej wersji wizualnej. Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze przemyślenia. Nie będę ukrywać, że był to dla mnie też taki dość odważny tutaj wyskok do was. Dziwnie mówi się do kamery, dziwnie rozmawia się sama ze sobą, natomiast jeśli ta wersja wam się podoba, jeśli chcielibyście więcej, to koniecznie proszę dajcie znać. Ściskam was bardzo gorąco, pozdrawiam i życzę wspaniałego, cudownego czasu. Dbajcie o siebie.